Dzisiaj miało się odbyć spotkanie, niestety się nie odbędzie. Walkovery dla was, ale pewnie szkoda, że nie zagracie punkty. Szkoda, bo byliśmy trochę nastawieni powalczyć, żeby pograć dla siebie, no ale przeciwniku są SMS-a, że nie mają ludzi ani do grania. Skończyło, jak się skończyło. Wy ludzi macie, bo zagracie za chwilę gierkę taką wewnętrzną. My... Dzwoniliśmy się pomiędzy sobą, tu z dwóch, trzech drużyny i w drugiej lidze grają w Play Arenie pomiędzy sobą i akurat zrobiliśmy... Między sobą będą gierkę, trening, zrobimy sparring między sobą. Ale wy zagracie w tej jednej drużynie w swoim składzie, rozumiem, samych hasłów. A tego jeszcze nie powiedziane. Chyba się zmieszamy, żeby były równe szanse, bo to może być wynik w jedną stronę. A powiedz, w tej końcówce ligi, jak wam idzie, jak ocenisz waszą sytuację w tabeli, wyniki? No, nas trochę kontuzje przeplatają i praca. Wiesz, jak wszystkie drużyny mają, już nie ukrywam, że my nie mamy po 21 lat, troszkę jest wiek troszkę starszy, to już człowiek to odczuwa, no nie, różne urazy i tak dalej, a ogólnie dajemy radę. Jesteśmy zadowoleni z ligi, bo my o nic się nie spieraliśmy, żeby bezpiecznie, dobrze grać i do końca walczyć, co będzie jeszcze. Jeszcze koniec sezonu nie ma, to jeszcze coś tam myślę ugramy, więcej. My was nagrywamy zawsze na tym boisku, można powiedzieć, że to jest wasz dom, to boisko. Jest nas dom, bo problem jest z boiskami, wiadomo, jest dużo drużyn, dużo ludzi chce grać, a mało boisk. I po prostu mamy już takie swoje tutaj zarezerwowane miejsce. Tyle jest dobrze, że zawsze jest pewne, że można zagrać do tej pory. Będzie kolejne boisko, czyli z tego co mówisz, bardzo się przyda. No super, no takie inicjatywy tylko popieramy jak najbardziej. No miałby tak dalej, jeszcze więcej boisk.